Tadeusz Dzwonkowski w programie Pytania do Starosty poinformował, że wojewódzki konserwator zabytków zaakceptował projekt drugiego etapu przebudowy mostu Tczewskiego na Wiśle. Mówił również, że pomyślnie przebiegają negocjacje w sprawie montażu finansowego tej inwestycji. Po zaakceptowaniu projektu przebudowy mostu przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, przygotowanie pełnej dokumentacji inwestycji jest na ostatniej prostej. Za kilka tygodni po uzyskaniu pozwolenia na budowę będzie można ogłosić przetarg na wymianę dwóch przęseł mostu nad nurtem Wisły od strony Tczewa oraz budowę infrastruktury podziemnej pod przyszły portal wjazdowy. Póki co nie ma jednak pieniędzy na ten etap przebudowy mostu. Szacunkowy koszt to 49 milionów złotych, z czego Ministerstwo Infrastruktury może przekazać do 75% tej kwoty. To oznacza, że właściciel obiektu, czyli Starostwo Powiatowe, ma zapewnić wkład własny w wysokości 12 milionów złotych. Jeśli nie otrzyma wsparcia ze strony innych samorządów, inwestycja nie będzie kontynuowana. Kluczowe jest dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W styczniu minister Smoliński jak gdyby wsparł tutaj działanie starosty Tczewskiego i rozmawiając z marszałkiem w pewnym sensie potwierdził to, że tutaj jest jakaś szansa, nie chciałbym określać ilu procentowa, że sejmik województwa wesprze nasze przedsięwzięcie. Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki nie potwierdził udziału w finansowaniu drugiego etapu przebudowy mostu. W budżecie miasta na 2017 rok nie ma punktu dotyczącego przekazania środków na ten cel. Pan prezydent zadeklarował też, że wesprze, zwróciłem się z wnioskiem o pomoc w wielkości 2 milionów złotych. Mamy nadzieję, że ze strony Urzędu Marszałkowskiego czy też sejmiku wpłynęłaby kwota około 5 milionów i z naszej strony powiatu też drugie 5 milionów. W związku z tym taka kwota byłaby zgromadzona. Negocjacje trwają. Starosta ma nadzieję, że zakończą się powodzeniem jeszcze w styczniu, by na najbliższych sesjach Sejmiku Wojewódzkiego, Rady Powiatu Tczewskiego i Rady Miejskiej w Tczewie można było uchwałami zapewnić finansowanie.